Szanowni mieszkańcy Włocławka, Państwo radni, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, droga młodzieży, drodzy Państwo. Spotykamy się w Dzień Wojska Polskiego, który został ustanowiony przez ówczesnego generała spraw wojskowych, generała Stanisława Szeptyckiego w roku 1923. Była to rocznica, dzisiaj przypada 97. rocznica cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, kiedy to wojska pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego bohatersko zatrzymały najazd bolszewicki ze wschodu. Ten dzień ma szczególne znaczenie, ponieważ za rok będziemy obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I chciałbym powiedzieć, że 97 lat temu Polska, która zaledwie kilka lat wcześniej odzyskała niepodległość, znowu znalazła się w obliczu zagrożenia. To bohaterska szarża żołnierza polskiego zatrzymała nawałnicę bolszewicką, która mogła również dotrzeć do Europy Zachodniej. Nie bez powodu ta bitwa jest uznawana za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Święto żołnierza, święto Wojska Polskiego było obchodzone przez cały okres II Rzeczpospolitej do 1947 roku. Później na skutek zmian politycznych, które w Polsce się dokonały, to święto było obchodzone 12 października, dzień w rocznicę bitwy pod Lenino. Drodzy Państwo, dzień jest szczególny dla nas wszystkich, dla Wojska Polskiego, właśnie dlatego, że dzisiaj pamiętamy o wszystkich. Dlatego chciałbym, żebyśmy rzeczywiście pamiętali o wszystkich żołnierzach, których tutaj, których przedstawicielami są dzisiejsi weterani obecni na tej uroczystości i tych, którzy walczyli na froncie wschodnim, na froncie zachodnim, ale też o tych, którzy zostali często siłą wcieleni do armii obcych, do armii pruskiej, armii carskiej, a nawet Wehrmachtu w roku 1940. Pamiętamy, że często byli nieświadomi właściwych takich relacji politycznych, nie byli świadomi geopolityki, bardzo często byli wykorzystywani instrumentalnie. Dlatego to, że walczyli o obronę ojczyzny, w imieniu ojczyzny, zasługują na wielką cześć i pamięć. Dzisiaj, drodzy Państwo, dzień też szczególny, ponieważ też trzeba o tym powiedzieć, że historycznie po raz pierwszy zabrakło w tym roku nominacji generalskich. Należałoby zadać pytanie, oby nie retoryczne, czy rzeczywiście ci wszyscy, którzy zginęli, walczyli o takie wojsko, o taką armię. Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. To jest pytanie dla władz, które toczą spory kompetencyjne. To oni powinni odpowiedzieć, czy to święto powinno tak wyglądać. Drodzy Państwo, my zapominamy o podziałach we Włocławku, pamiętamy o wszystkich, których symbolizuje pomnik na Placu Wolności. Dlatego też składamy hołd weteranom i chcemy Wam powiedzieć, że pamiętamy o Waszej daninie krwi i pamiętamy, co Państwo dokonaliście dla nas wszystkich i dla tych młodych ludzi, którzy tutaj też dzisiaj stoją. Chciałbym też przypomnieć, że po raz pierwszy w tym roku zabrakło wśród nas pani Janiny Jaworskiej, która kilkanaście dni temu poniosła tragiczną śmierć. Chciałbym, żebyśmy o niej też wspomnieli, bo jest synonimem takiego dobrego polskiego patriotyzmu. Wszyscy uczniowie doskonale ją znają, bo była osobą, która chętnie spotykała się i opowiadała o swoich doświadczeniach wojennych. Winniśmy im cześć i pamięć i bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za szczególne zasługi dla Związku w działalności społeczno-wychowawczej
patriotyczno-obronnej i organizacyjnej zostali wyróżnieni wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pułkownik Jan Krzyżewicz, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kapitan Mirosław Grzelak, Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Major Jan Olszewski, Starszy Chorąży Adam Góral, Plutonowy Stanisław Golasiński. Medalem 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podpułkownik Marian Daniewski, podpułkownik Józef Wieczorek,